sobie mówili, drodzy Państwo, teraz nie tylko o Mazurach, ale i o Warmii i Mazurach generalnie. Dlatego zasiadł obok Karoliny jeszcze Szymon Drej, który jest historykiem, dyrektorem Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witamy cześć. Serdecznie. Cześć. Powiedzcie, cześć. Krainy tak piękne, tak różne. Warmia, Mazury, powiedzcie, z Waszej perspektywy. No, przede wszystkim jest to różnica wynikająca z historii, dlatego że Warmia jest krainą z inicjatywy Wilhelma z Modeny. 2,5 tysiąca? O, więcej. Nawet więcej. Ja się nie orientuję jak dużo, ale, no, ale to są moje ukochane miejsca właśnie nad jeziorami. Jakie masz swoje ukochane miejsce? Moje najukochańsze miejsce w ogóle na całej kuli ziemskiej to jest oczywiście moja wieś mazurska, Stręgielek. I jeszcze w tej mojej wsi jest takie jeziorko, nazywa się Białe, które jest w lesie, o którym w zasadzie nikt nie wie, oprócz, że tak powiem, tubylców. No i to jest najpiękniejsze miejsce na ziemi, to jeziorko. Nie ma tam tury? Cenisz, Darku, te miejsca? Mazury. Ci do pracy. A Olsztyn sam w sobie, który jest... O, to jest w sumie trudne pytanie, bo ja na przykład mieszkam na takiej wsi, gdzie jest dużo ludzi z akcji Wisła i to są Ukraińcy, ale no, oni są tam już z dziada pradziada, więc ciężko powiedzieć, że nie są tutejsi. No ale Mazurzy no to nie są jakby z tamtych stron. Ale Mazurzą jeszcze ludzie w okolicy, gdzie mieszkasz na przykład? I bardzo pojedyncze przypadki. Ja nawet poszukiwałam osoby mazurzącej do pomocy przy stworzeniu piosenki mazurzącej i znalazłam tylko dwie takie osoby, które w ogóle znają ten język i by mogły mnie jakoś wspomóc w tym. A gdzie pojechać na dobrą rybę? A na dobrą Co polecacie? Rybę? Ja polecam Sztynort. Tam jest takie miejsce, się nazywa Córka Rybaka. I no, dla mnie to jest najlepsze miejsce właśnie na zjedzenie ryby. To na pewno mogę polecić z czystym sercem. Ja również i Pluski. Pluski to moja destynacja. Bo jestem takim mazurskim dzieckiem i właśnie jak byłam malutka, ja zawsze jadłam ryby i zawsze sobie z nimi sama radę dawałam. I raz moja mama została, jak byłam, nie wiem ile miałam lat, 2, 3, może 4, to została normalnie skarcona przez kelnerkę, że jak ja mogę sama jeść ryby, jak one mają ości. A ty dawałaś sobie świetnie radę. Ale dawałam sobie świetnie radę, bo ja jestem rybką mazurską. Córka rybaka. Prawie. Ale fajnie, że wpadliście. Miło pogadać, kto z nami był i rozmawiał o tej pięknej krainie. Karolina Lizera, także Szymon Drej. No to teraz.